Dzień dobry, witam Ciebie w odcinku numer 2 naszej nowiutkiej serii. Na wstępie chciałem również, tak jak i poprzednio, przeprosić, dlatego że dzisiaj, jak być może widzisz, jestem lekko tutaj już zmęczony. Mamy godzinę już pod 9, po całym dniu jestem nagrań. Jutro mam z samego rana o 4 rano, zabójcza godzina, lot do Hiszpanii na urlop, także króciutki urlop mnie czeka. I postanowiłem tak naprawdę nagrać jeszcze dla Ciebie przed samym wylotem materiał, także na wstępie przepraszam za to, że będę być może wyglądał taki, nie chcę powiedzieć wczorajszy, ale generalnie lekko zmęczony. To jest dlatego właśnie, że dzisiaj cały dzień miałem prac, ale postanowiłem, że skoro już było dane słowo, że ten materiał powstanie, że mamy taki rozkład jazdy dosyć dynamiczny, to ten materiał drugi, krótko mówiąc, uzupełniający ten pierwszy, no musi krótko mówiąc powstać i dlatego jeszcze nagrywam przed samym wylotem tutaj dla Ciebie. A dzisiejszy materiał będzie bardzo wartościowy, dlatego że będzie świetnym uzupełnieniem tego, co się działo wcześniej. W dużym tylko takim przypomnieniu, to co zrobiłem w pierwszym odcinku, tym poprzednim, to pokazałem Ci, w jaki sposób od zera do tysiąca zbudować społeczność na YouTubie w 30 dni. Stworzyliśmy sobie tak zwanego SOPA, czyli taką procedurę krok po kroku, rozpisaliśmy sobie na kroki, co trzeba zrobić. I myślę, że to było coś, co bardzo się, widziałem, spodobało. Mnóstwo pozytywnych komentarzy, mnóstwo tych lajków, serduszek. Widziałem, że wiele osób tutaj to polubiło. Choćby komentarze Paweł Tomisz, dzięki Kamilo serdecznie. Genialne jest to, aby szukać filmów, które widziałem, że robicie notatki właśnie z tego, które wam się podobały. Sylwia tutaj daje łapkę w górę, Karol poleca, chce robić to tak dobrze jak ty. Paulino, ja swoją drogą jeszcze mi trochę brakuje do perfekcji, także cały czas się staram rozwijać. W każdym razie dziękuję wam serdecznie za te miłe słowa, dziękuję za to, że wam się to podoba i mnie to też motywuje właśnie dlatego, żeby nie odpuszczać i nawet w ostatniej chwili nagrywać takie materiały. I dzisiejszy materiał jest świetnym rozwinięciem do tego poprzedniego, bo jeżeli spojrzycie sobie na nasz rozkład jazdy, to tak naprawdę przed nami jest wielki live. Live, na którym będę chciał pokazać Tobie, w jaki sposób zbudowałem przy kampanii, prowadząc kampanię w części online'owej na przyjazd Antonego Robinsa, Nika Wójcica już jakiś czas temu, społeczność ponad 150 tysięcy osób, w zależności jak się to liczy, 170, więc ten live będzie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wartościowy, także polecam kliknąć w link, gdzieś tutaj obok tego wideo jest link, zapisać się, tym bardziej, że to jest bezpłatne, live'y u mnie trwają, no trochę trwają, że sobie zarezerwuję od razu 2-3 godziny, bo będzie bardzo, no musi być ta część kontentowa, musi być wyjaśnienie live'a, w jaki sposób zrobić 150 tysięcy społeczności w 6-7 miesięcy, 6,5 miesiąca, to nie jest coś, co się tłumaczy w pół godziny na kartce papieru, dlatego też ważne jest to, żeby to dobrze rozpisać, także polecam, zapisz się, tam masz datę, tam masz wszystkie szczegóły, wejdź sobie. Natomiast dzisiaj to, co będę chciał zrobić, to są również dwie bardzo, bardzo, bardzo ważne rzeczy. Przede wszystkim będę chciał odpowiedzieć na wasze komentarze, bo widziałem, że już się pojawiły te komentarze i konkretne pytania. To, co będę chciał również zrobić, to będę chciał zrobić troszeczkę może... Nie wiem, czy pamiętasz ostatni punkt w naszym SOP-ie z zeszłego wideo. Wspomniałem tam, że na końcu musisz zrobić biznesplan, żeby się to wszystko spięło. Takiego użyłem zdania. Czyli mówiąc krótko, musisz zrobić symulację tego, jakie będziesz miał koszty, jakie będziesz mieć przychody. I chciałem zrobić coś ryzykownego, dlatego że chciałbym w tym dzisiejszym odcinku zrobić taką symulację. Ja wiem, że każdy jest na innym poziomie, chcę Ci pokazać kilka case'ów tak naprawdę pokazujących, jakie można wyniki osiągać. Natomiast oczywiście weź pod uwagę nakładkę na to, że każdy, no będę o tym jeszcze mówił, że każdy jest na innym poziomie i to jest ważne, aby mieć lekką, że tak powiem, dozę dystansu, dlatego że w praniu, że tak powiem, mówiąc kolokwialnie, wszystko wychodzi, jakie potem masz umiejętności, jak sprzedajesz, jak pozyskujesz społeczność, co się liczy, czego nie robić, a co jest tak naprawdę istotą tego wszystkiego. Więc będę chciał ryzykowną rzecz zrobić, pokażę Ci wyliczenie na przykładzie kampanii, które osiągały ponad 1 000 000 zł. Być może, jak mnie obserwujesz już trochę dłużej, niekoniecznie 20 lat, ale ostatnie chociaż 2-3 lata, to być może widziałeś nawet te live'y, które prowadziłem, więc to będą case'y, które z pewnością Ci również pokażę, czyli jak krok po kroku zbudować taki biznesplan, ale na poziomie bardziej finansowym, czego się można mniej więcej spodziewać. Również przejdziemy sobie przez kwestię tego, jeżeli jesteś osobą przeładowaną ilością pracy, nie wiesz od czego zacząć, a nawet jeżeli wiesz od czego zacząć, to krótko mówiąc, tych zadań jest tak wiele, to pokażę Ci, w jaki sposób ja robię te SOP-y jeszcze, w jaki sposób
robię SOP-y przy kampaniach takich bardzo, bardzo dużych. To jest wstępniak do tego naszego live'a, więc gorąco zachęcam, żebyś się zapisał. Także zapraszam serdecznie. 3, 2, 1, zaczynamy odcinek numer 2. No dobra, odpowiedzmy sobie na kilka tutaj komentarzy, które są choćby na moim Facebooku. To jest ten rozkład jazdy, który się właśnie tutaj pojawia. Także lecimy po kolei. Alicja mówi tak: genialne jest to, aby szukać filmów, które wygenerowały największy ruch u konkurencji. Wdrażam, ale oczywiście cały materiał jest genialny, jak zwykle. Alicjo, dziękuję ci serdecznie. Bardzo mi miło i powiem szczerze, że nawet być może mogę trochę zabrzmieć tak, że nie spodziewałem się tego i szczerze, naprawdę tego typu komentarze, choć są bardzo miłe, wywołują we mnie trochę takie zakłopotanie, dlatego że no ja nie wiem, jak się do końca zachować, dlatego że z jednej strony oczywiście zależy mi, żeby jak najwięcej osób z tego skorzystało i żeby potem były wyniki. Nie mam tak zakodowane w głowie, że jak jest praca, to muszą być wyniki. Nie zawsze oczywiście jest ta stuprocentowa skuteczność, wiadomo, że czasami są u wszystkich jakieś tam pomysły. Natomiast takie mam wyjście, że po to robimy chyba przecież wszyscy, tak, żeby mieć konkretne efekty. Więc tym bardziej, jak widzę takie komentarze, jak Kamila pisze, tutaj Paweł to mistrz, warto się od niego uczyć. Dziękuję Kamilo serdecznie również. Będę nagrywać live, Ilona mówi. Także już tutaj widać, że została Ilona zainspirowana do tego. To też jest, słuchajcie, bardzo ważne. Czyli w ogóle sama kwestia decyzji jest tutaj, obniżaj sobie ten pałąk. Sama kwestia decyzji jest, słuchajcie, bardzo ważna. Co to jeszcze mamy? Monika, tutaj ogień, że się podoba. Paulina chce robić tak dobrze jak ty. Dzięki, Paulino. Tak jak mówiłem, jeszcze trochę tutaj mi brakuje do tego, żeby to dobrze, perfekcyjnie wyglądało. Karol poleca. Kamil mówi, że dobre jest to, aby faktycznie poświęcić 1-3 dni w miesiącu i nagrać sporo materiału. Słuchajcie, ja wam powiem tak. Wszystkie osoby, z którymi współpracowałem, które są osobami takimi, które znacie, na bank znacie i są osobami, liderami branż. Zresztą ja sam nawet, jak coś nagrywam, to zawsze staram się to, aby spełniało dwa warunki. Po pierwsze, żeby skompresować maksymalnie tę pracę na poziomie logistycznym, a również na poziomie czasowym. Co to znaczy? To znaczy, że na przykład jak już wiem, że będę coś nagrywał, no to staram się od razu robić bloki tematyczne. Dzisiaj jest wyjątek tak naprawdę, bo nagrywam to przed samym wylotem. Zwykle nie robię takich rzeczy. Jeżeli już coś robię z jakimś klientem, to zwykle umawiamy się na przykład i mam wtedy jednego dnia nagrania na przykład na cały miesiąc, na całe 2 miesiące. I tak właśnie tak jest. Do lejków, na przykład do kampanii, umawiamy się na góra 2 dni, to jest maks i to jest cała kampania, dlatego że tak naprawdę osoby, które są topowe, jeżeli chodzi o jakąś działalność, wysokiej klasy specjaliści, jest bardzo prosta przyczyna. Oni wszyscy mają, krótko mówiąc, możliwość sprzedaży swojego czasu na godziny, na konsultacje. 1000 zł, 2000, 3, 4, 5, 6 tysięcy złotych za godzinę, to nie są stawki, słuchajcie, jakieś z kosmosu, czy one być może dla osoby, która nie prowadzi biznesu, są jakieś abstrakcyjne, natomiast dla osoby, która prowadzi biznes i korzysta i wdraża, są one po prostu wysokie, ale są do przyjęcia, przynajmniej z moich obserwacji i tego, jak klienci między innymi też u mnie kupują, natomiast chcę powiedzieć przez to, że nie możemy siedzieć tygodnia czasu na nagraniach, gdzie spędzamy po 7-10 godzin dziennie, bo to znaczy 7 razy 10 to jest 70 godzin. 70 godzin razy 2000 zł za godzinę, 140 tysięcy złotych, czyli nagrania by kosztowały 140 tysięcy złotych. Realnie może troszkę mniej, bo wiadomo, że to się nie pracuje w takim tempie przy konsultacjach, ale czas to pieniądz, mówiąc wprost. Dlatego wy też liczcie swój czas, szanujcie swój czas i staracie się robić to w blokach od razu, tym bardziej, że przygotowanie do nagrania to nie jest tylko sam skrypt, to nie jest tylko prosta rzecz, to jest tak naprawdę bardzo wiele, cała otoczka, jak choćby przygotowanie twarzy, pójście do fryzjera, takie małe szczegóły, które potem determinują, jak was ludzie na przykład odbierają, tak, czy internauci, jak was odbierają. Renata mówi, bardzo podoba mi się content planner. Renato, dzisiaj troszeczkę więcej również będę o tym mówił, także rąbka tajemnicy. Słuchajcie, jeżeli są osoby, które chciałyby dużo wcześniej odebrać, a już napisały komentarz, bo był taki bonus, to bardzo proszę, żebyście napisali na kontakt@akademiaekspertów.pl. Również w opisie macie możliwość kliknięcia w ten link, także napiszcie. Pawle, napisałem komentarz, chcę wcześniej, dlatego że content planner będę na live'ie udostępniał, na tym, gdzie tutaj trzeba po prostu kliknąć, zapisać się na tego live'a, a następnie po przejściu tutaj na tym live'ie będę w trakcie właśnie tego spotkania udostępniał.
Jezu, ostatni raz cię widziałem 5 lat temu, ale żeś się zaokrąglił. No, słuchajcie, no to samo wam powiedzieć. No, odpowiedziałem, że co zrobisz? Nic nie zrobisz. Starość, nie radość, młodość, nie wieczność, niech żyje bal. To prawda, że mi się trochę przytyło. Nie chcę oczywiście też tego zwalać na jakąś tam chorobę, czy ten. Po prostu powiem szczerze, wprost i otwarcie, bardziej od ćwiczeń lubię jedzenie. I mam nadzieję, że oczywiście, że powinienem wziąć się za siebie, ale powiem wam, że ostatnio mam tak dużo pracy, tak dużo zleceń, tak dużo wszystkiego w karierze, że przyznaję, troszeczkę zaniedbuję swoje tutaj działania, ale jeszcze tak kilka miesięcy, tak sobie przynajmniej mówię. Kilka miesięcy i będzie okej. Okay. Łukasz, pozdrawiam cię serdecznie, Łukaszu. Świetny materiał, super, że wróciłeś. Kiedy ty znajdujesz czas na te montaże? Ja odpowiedziałem, że o 2 w nocy. Łukaszu, ja cały czas jestem. Jestem tylko bardziej na zapleczu, jak taki chciałem powiedzieć Lord Dark Vader, który gdzieś tam z tyłu zaplecza steruje pewnymi procesami, natomiast jestem cały czas, także nigdzie nie znikałem, bardziej jeżeli chodzi o ten frontowe, że tak powiem, pokazywanie twarzy, może troszeczkę. Czy materiały wideo dla kampanii na Facebooku i YouTube rządzi się tymi samymi prawami? Nie rządzi się tymi samymi prawami, Wojtku. Tak naprawdę trzeba sobie odpowiedzieć na podstawowe pytanie, po co nagrywasz materiał wideo, dlatego że jeżeli nagrywasz materiał, w ogóle jest 5 różnych formatów wideo i tu już nie mówimy o jakby TikTok, Facebook, YouTube i tak dalej. Można powiedzieć, że mamy 5 różnych formatów ze względów na cele oraz te 5 formatów różni się następnie na podformaty, nazwijmy to względem od platformy. Czyli mówiąc wprost, jeżeli na przykład nagrywasz materiał typowy sales pitch, czyli coś, co będę mówił w szczególności przy kampanii tutaj na 144 tysiące złotych klienta po 4-dniowej promocji, czyli jak nagrywasz taki, wiesz, wprost materiał, gdzie mówisz, kochani, dzisiaj mam tutaj ze sobą wodę Fiji, z Fiji, mam 5 sztuk tylko tej wody, ona kosztuje tam ileś tam, jakąś promocję zróbmy na 10%, kto pierwszy, ten lepszy, no to wiadomo, to jest sales pitch, tak? Natomiast jeżeli chcesz bardziej opowiedzieć historię, na przykład, czyli bardziej taki content, właściwie według content planera, taki bardziej treść, storytelling, tak? Czyli chcesz bardziej widzów swoich wdrożyć w tę wodę, żeby oni poczuli, że oni jej potrzebują. No bo jak wyskoczysz od razu z reklamą, to raczej nie kupią, ale jak będziesz też na początku zmiękczał tę historię, czyli po to robimy społeczność, tak? Po to jest ten temat. Czyli zaczniesz na przykład bardziej opowiadać, słuchajcie, ta woda została wydobyta przez samego Antonego Robbinsa, który ma na Fiji swój własny resort i tam w tym jest specjalna studnia, gdzie została odkryta 300 lat temu przez starych mnichów, już teraz pierdziele, jak potłuczony jakiś. W każdym bądź razie tak to jest zrzeźbić na żywo, na zmęczeniu lekkim, historyki, natomiast prawda jest taka, że właśnie tworzymy, pewnie kojarzysz na przykład meble Claire, gdzie tam właściciel Piotr Claire, każdy szef sprawdzał i sprawdzał, czy to jest to. Tak samo jakieś historie, jakie jest wino wyrabione na przykład, że według starej receptury, jakieś tam, czy iluś set lat. I to jest jakby storytelling, tak? To jest bardziej działania awarenessowe tak zwane. I tu mamy, zauważ, 2 rodzaje materiałów wideo. W jednym robisz sprzedaż, w drugim robisz opowiadanie historii. No i potem tylko te dwa rodzaje materiałów możesz podzielić na przynajmniej formaty typu TikTok, gdzie masz tam ograniczenie do powiedzmy kilkudziesięciu sekund, Instagram do minuty na przykład, chociaż teraz zwiększyli te limity, bądź na YouTubie, gdzie masz mniej więcej między 8 a 12 minut na pierwszy kontakt z klientem dostępne, lub masz na przykład YouTube też jest swoją drogą na wywiady dobry, więc czasami do 60 minut, lub Facebook masz w granicach 4 minut, tak powyżej 3 do 6 minut, no 3 do 5 minut. Ja i tak robię, słuchajcie, wyjątki, dlatego że jak spuszczam tutaj materiał wideo, który ma 40 minut, ale zakładam, że większość osób nie zna, kojarzy, co widać zresztą po tych komentarzach, dlatego też pozwalam sobie na dłuższe materiały. Pamiętaj, im widownia ciebie mniej zna, tym musisz bardziej storytellingowo opowiadać, im bardziej ciebie zna, tym możesz bardziej wchodzić w tryb sprzedaży. I to jest tak, że odpowiadając, już kończąc odpowiedź na twoje pytanie, Wojtku, jeżeli sobie spojrzysz na kampanię, czy to kampania Robbinsa, którą tam prowadziłem jakiś czas temu, czy to Wajnerczuka, czy to kampania z Mateuszem, z Kubą, z Kamilą, czy to kampania z Przemkiem Saletą, czy to pomoc, czy tam częściowa przy kampanii dla między innymi Jacka,
to zawsze robi się w ten sposób, że popatrz na siebie, tak? Nawet popatrzcie może w ten sposób na siebie. Gdybyście mnie nie znali, to powiedzmy sobie szczerze, byście patrzyli na mnie, kto to jest, co to jest za gościu, kim on w ogóle jest. Czyli nie znamy drugiej strony, nie znamy drugiej strony, mamy obiekcje. Więc wy, jak z kolei ja byłbym klientem u was, prawdopodobnie też bym pomyślał, co to za sklep? Sylwia, Ilona, Monika, Paulina, Karol, co, czym wy się zajmujecie, tak? Bym zadawał pytania, obiekcje bym miał. To jest naturalnym odruchem. To nie jest tak, że wszyscy są hejterami. Po prostu mamy naturalne odruchy. No i co się dalej dzieje, to musimy odpowiedzieć na te pytania poprzez materiały wideo. Najprostsza rzecz, czyli musimy tworzyć materiały, czyli serię, sekwencje dwóch, trzech, czterech materiałów. To się nazywa generalnie product launchem. Coś, co teraz ewoluowało, bym powiedział, w mniejsze, w krótsze materiały, ale bardziej, że tak powiem, zintensyfikowane. A następnie po prostu wypuszczamy takie w ramach kampanii, w ramach podgrzewania atmosfery. Jak tu Monika pokazuje ten ogień, po prostu podgrzewamy atmosferę. Za chwileczkę zrobię fajne rozpisanie kosztów do tego naszego biznesplanu i następnie te osoby przechodzą po prostu w systemie w bardziej takie zaawansowane relacje. To można, słuchajcie, bardzo mocno porównać, czyli relacje z internautą, z bazą fanów, można bardzo fajnie porównać, jak to w związku, mówiąc krótko. Zauważcie, że jakbyście na pierwszej randce wyskoczyli z propozycją, czy wyjdziesz za mnie, no to by ta osoba się przynajmniej roześmiała i to tak, to byłoby minimum, chyba mi się wydaje, o ile by nie uciekła. Natomiast jeżeli by, jak spojrzycie sobie, jak wy swoją partnerkę bądź partnera poznawaliście, no to jak to trwało? Troszkę to trwało jednak, prawda? Więc taki sam proces jest tutaj w świecie biznesu, w świecie sprzedaży, aczkolwiek ta konsumpcja końcowa może ma trochę inny wymiar, ale fajne jest to generalnie, że w internecie można to robić w dużej skali, globalnie wręcz, ze swojego tutaj pokoju, przykładowo w swoim home office czy w biurze. Pandemia pokazała, że duża część firm potrafi jednak pracować zdalnie, a następnie macie, tak, przykładowo, tak jak ja mam tutaj, budowaną społeczność samych klientów na blisko 6 tysięcy osób, czy potem możecie przez internet właśnie zdobywać, tak jak tutaj, opinie, dział opinii znanych liderów branż. Wiem, że teraz powie, że się chwalę i tak dalej, ale powiedzmy sobie szczerze, gdyby nie internet, to ta strona by albo nie istniała, albo byłaby pusta, więc internet mi z kolei bardzo, bardzo, bardzo wiele dał. Przejdźmy sobie, słuchajcie, w takim razie do case'u, który miał miejsce nie tak dawno temu. Ja troszeczkę wybiegnę w czasie, dlatego, że pamiętajcie, przypominam wam, będziemy mieli tę społeczność na 150 tysięcy, 6 miesięcy, 6,5 miesiąca. Bardzo, bardzo proszę, zapiszcie na ten live. Jeżeli uznacie, że za dużo maili wysyłam, już jestem zmęczony, będę za chwilę kończył, to krótko mówiąc, możecie się wypisać, nie ma problemu, anulować, nic to i tak was nie kosztuje. Na tym live będzie oczywiście 90-95% treści darmowych, będzie oferta, oczywiście, że będzie oferta, bo ten sprzęt, te studio, to wszystko samo mi też nie przyszło za darmo znikąd, nie trzeba to opłacić. W każdym razie zapraszam serdecznie, zapiszcie się. Powiem wam, jaki projekt teraz przyszykowałem, co to jest, a myślę, że wam się to spodoba. I wracając do naszego tutaj pytania. Pytanie, właściwie kwestia, jaka miała miejsce, to jest kwestia tutaj dotycząca, na samym końcu, Mateusza. Ile czasu masz swój profil i ile masz fanów? Ja wspomniałem tutaj pewną historię związaną z tym związkiem, tak, że mamy pewien proces, mamy pewien proces, który tak naprawdę pojawia się w momencie, kiedy mamy klienta na naszej ścieżce znajomości. Rozrysuję to oczywiście tak bardzo profesjonalnie. A następnie chcemy, aby ten klient dokonał u nas czy u was zakupu jakiegoś produktu, nie mając obiekcji większych, tak? Czyli żeby się zdecydował i żeby wpłacił nam środki za nasze jakieś tutaj produkty bądź usługi. Ten klient na drodze A, to samo jest u ciebie, tak samo twoi klienci. Wybacz tutaj rysunki, ale już nie chcę wchodzić, bawić się w iPadem, ani do ekranu przechodzić i rysować profesjonalnie. Chodzi, żeby ci to zwizualizować.
To, co się dzieje, i to też jest odpowiedź na to pytanie, jak jesteś przeładowany ilością pracy. Pokażę ci procedurę, co ja robię, jak to wszystko rozliczam. Oczywiście trzeba tutaj z dużym dystansem to liczyć. Powtórzę to jeszcze raz. Trzeba to policzyć z dużym dystansem i nałożyć swoje dane, tak żeby ktoś nie powiedział, że to jest jakaś gwarancja. Oczywiście trzeba swoje dane nałożyć. Co robimy, słuchajcie? Zawsze idziemy od lewej strony w prawą stronę. Jeżeli wiemy, że też nasz klient, wizualizacja przepiękna, super profesjonalna oczywiście, jest, ma problem i docelowo chcemy ten jego problem rozwiązać, pięknie tutaj oczywiście jest zadowolony, tak? No to co się musi wydarzyć względem kontaktu z nami, aby ten jego problem rozwiązać. I nieważne, czy on kupuje pralkę i jest tutaj i nie wie, którą pralkę wybrać, czy on jest otyły, tak jak ja na przykład, i chce schudnąć, czy on jest na przykład, okropny przykład, ale dobra, lecimy dalej, już nie będę tego ten. Czy on chce zarobić więcej pieniędzy, być może tak jak ty, czy jest osobą, która chce pojechać na wakacje, tutaj nie wie, co zrobić, tutaj jest szczęśliwy, bo osiągnął ten cel. I teraz w jaki sposób możemy nasze działania, ty, nasze działania, w sensie tutaj z tym klientem połączyć? Rozbijamy sobie całość na kroki, na etapy, czyli to jest coś, co zrobiliśmy wcześniej, na poprzednim filmie, czyli coś a la SOP, czyli krok po kroku dzielimy sobie to wszystko na etapy i co się dzieje na tej ścieżce relacji z nami. Ten klient nas nie zna. On ma problem, nie zna nas, ma dużo obiekcji, widzi nas pierwszy raz, ciebie widzi pierwszy raz, więc w pierwszej kolejności to, co powinniśmy zrobić, to powinniśmy stworzyć materiały wideo, które będą odpowiadały na problem, na pytania, na potrzeby. I takim podstawową formą jest metoda, która się nazywa Dollar a Day. Bardzo chętnie pokażę wam tą metodę. Jest to metoda jednego z amerykańskich marketerów, bardzo, bardzo fajna, gdzie po prostu odpowiadacie na cztery pytania. Cztery pytania trzeba odpowiedzieć w tych dziewięciu materiałach wideo, a metoda się nazywa Dollar a Day, dlatego że wydajesz dolara dziennie, więc to nie jest na jakichś wielkich stawkach, olbrzymich stawkach. Przykładowo, co ja robiłem u siebie. To, co ja u siebie zacząłem robić, to zacząłem wypuszczać materiały wideo, publikowałem z wakacji. Jeździłem na wakacje, między innymi przy okazji nagrywałem na wakacjach materiał na Malediwach. Na przykład też nagrywałem materiał w Warszawie, jak się z kimś spotykałem, to robiłem wywiad, więc trzeba tutaj troszkę pracy włożyć, żeby aktywność. I odpowiadać na cztery pytania, tak zwane 4W. To jest moje ulubione, 4W. What, why, when, who. Czyli dlaczego ten temat jest ważny? Czyli dlaczego temat marketingu jest ważny, dlaczego temat robienia procedur jest ważny, dlaczego temat oprogramowania jest ważny. Dlaczego dotyczy ciebie, drogi widzu, co tobie to da, jakie problemy rozwiąże, co się stanie, jeżeli z tego nie skorzystasz, więc konkretnie musisz na te pytania odpowiedzieć w tych materiałach wideo. Możesz robić nawet jedno pytanie, jedno wideo. Następnie to, co musisz zrobić, to jest when, dlaczego teraz warto z tego skorzystać. No i czwarta rzecz, to who. Dlaczego ja, jako osoba, która nagrywa wideo, ma mandat, w sensie ma autorytet do tego, żeby w ogóle mówić na ten temat? No bo na pewno będziesz miał pytanie, na przykład jak będziesz chciał coś zainwestować i będziesz widział jakieś szkolenie inwestycyjne, to zadasz sobie pytanie, ale dobra, fajnie, ale czy ty masz jakieś wyniki w ogóle? Czy ty w ogóle tylko teoretykiem jesteś, czy też praktykiem? Dlatego tak często pokazuję kampanię Robinsa. Dobra, to lecimy może przykładami. Czyli przykładowo, mamy marketing, mamy tworzenie procedur i troszeczkę ci uchylę rąbka tajemnicy. Pracuję w tej chwili nad softwarem ze współpracy z pewną firmą, która, krótko mówiąc, w ramach której tworzymy software do właśnie robienia takich SOP-ów, krok po kroku, do robienia instrukcji. Można powiedzieć, że to jest taka akademia ekspertów na sterydach. I teraz chcąc, załóżmy to sprzedać, musiałem odpowiedzieć, dlaczego robienie procedur jest takie ważne, dlaczego ten temat jest taki ważny. Dlatego, że dzięki robieniu procedur w firmie SOP-ów jesteś w stanie poukładać sobie całe procesy. Możesz być prowadzony za rękę, rozwiązują się twoje wszelkie kwestie. My robiliśmy tak podczas Robinsa, przy współpracy z Kamilą, przy współpracy z Mateuszem, przy współpracy z dowolnie inną osobą, którą pewnie kojarzysz, była lista, po prostu checklista zadań, krok po kroku była wykonywana. Bez tego był chaos, tutaj część coś osób porobiła, tu podziubała, tu się pogubiło, koszty rosły, był chaos i po prostu jeden wielki miszmasz i nie było nad tym kontroli. Czyli mamy odpowiedź na pierwsze W. Kiedy warto z tego skorzystać? To jest drugie pytanie.
masz na odpowiedź, odpowiedź właściwie bardzo, bardzo logiczną, dlatego że z jednej strony pokazałem tobie w poprzednim materiale wideo Google Trends, czyli jak sobie wpiszemy na przykład na Google Trendach, co teraz jest aktualnie na topie, wpiszemy sobie na przykład zabawki, no to możemy powiedzieć, dobra, możesz robić te kampanie internetowe według swojego jakiegoś tam własnego harmonogramu, ale masz tutaj 5 ostatnich lat i widać, że na samych tylko zabawkach, tak? Czyli na produktach typowych, powiedzmy, żeby to zwizualizować, zauważ, że za chwileczkę, jak nagrywam ten materiał wideo, mamy dokładnie wrzesień, 8 września, więc zauważ, że tutaj mamy połowę roku, tu mamy połowę roku, tu mamy połowę roku i nawet jeżeli sobie popatrzymy, to za chwileczkę będziemy mieli wzrost. Widzisz to? To jest 2020. Tu mamy mniej więcej połowę roku, więc bylibyśmy w tym miejscu, jesteśmy przed wzrostem. Przed wzrostem znowu. Co roku jest cykl, który się powtarza. Jeżeli w ostatnich 5 latach ten cykl na koniec roku był rozpierdalante za przeproszeniem, jeżeli chodzi o kampanię, czyli o wyniki, a teraz będziemy mieć całą sekwencję Black Friday, wyprzedaże świąteczne, nowe linie produkcyjne, nowe linie noworoczne, styczeń potem, transformacje styczniowe. To jest coś po prostu niebo dla marketerów, dla sprzedawców internetowych, dla osób, które się zajmują handlem. Jeżeli przez ostatnie 5 lat mieliśmy od września czas na to, żeby się przygotować, bo powiedzmy sobie szczerze, że trochę trwa przygotowanie fajnej kampanii sprzedażowej, która da 6-7-8-cyfrowy wynik nawet, więc jest to coś, co trzeba przygotować wcześniej, rozpisać procedurą, a następnie rozpisać zadania, wdrożyć, skontrolować, dać bufor czy element na błędy jakieś, bo zawsze błędy są, a następnie po prostu to wdrożyć i patrzeć, jak te wyniki rosną. Więc zobacz na to w sens tej perspektywy. Odpowiadam na teraz na drugie W, czyli when, kiedy. Jeżeli mamy tutaj wzrost zaraz po wrześniu, wzrost po wrześniu, wzrost po wrześniu na koniec roku, to jak myślisz? 2 lata temu tak było, rok temu tak było, a my jesteśmy teraz w tym miejscu. Ta fala, która jest tutaj, zawsze ten pik, który się tutaj znajduje, jest w tym miejscu. Tu jest koniec roku. Jak myślisz, co tutaj się będzie działo? Tutaj jest dokładnie, jesteśmy w tym miejscu. Wiesz, co tutaj się będzie działo? Tu będzie się działo dokładnie to samo, co dzieje się tutaj. Mamy tutaj półrocze, czyli mamy końcówkę, gwiazdka i na gwiazdkę się sprzedaje. Oczywiście zabawki możesz sobie potestować na Google Trendsach, to jest darmowe, inne rzeczy. Gorąco ciebie zachęcam, natomiast na 99,99 będzie powtórka jak co roku od wielu, wielu, wielu lat. Zresztą w ostatnich dniach jest największa sprzedaż. Kolejna rzecz, kolejne W, czyli mamy when, what, who i why, czyli dlaczego to dotyczy ciebie, i dlaczego ja mam prawo w ogóle o tym mówić? Jeżeli bym odpowiadał tobie, dlaczego to dotyczy ciebie, no to odpowiedz sobie sam na to pytanie. Czy lubisz działać w chaosie, nie mając tych procedur? Czy lubisz działać bez wiedzy marketingowej? Jeżeli chcesz osiągnąć taki wynik, możesz oczywiście naśladować internautów, czy możesz naśladować osoby postronne, ale bez konkretnej wiedzy, krok po kroku, jak to zrobić, bez szablonów, bez schematów od środka, bez omówienia tego, jak to z środka wyglądało, no przyznasz mi pewnie rację, że będzie ciężko to powtórzyć. Czy mając na tacy podane wszystko byłoby łatwiej? Oczywiście, że byłoby łatwiej. Czy mając na tacy podane sekwencje jak z Robinsa, które na twoich oczach były wykorzystywane, tak? Bądź nawet jak nie widziałeś ich wprost, to pewnie słyszałeś o takich osobach, które obsługiwałem. Czyli mówiąc wprost, sprawdzone są te metody, czy one by ci pomogły? No tak, powiedzmy sobie szczerze, i tutaj nie ma jakiejś magii, po prostu wprost odpowiadamy na pytania, tak, które się mogą pojawić u klienta. I teraz pytanie, czy to dotyczy ciebie? Czy to dotyczy ciebie? Czy pomoc marketingowa dotyczy ciebie? Czy gdybym tobie pomógł, czy gdybym ci pomógł u ciebie rozbić bank na najbliższe święta, to czy byś był zainteresowany? Czy to by ci pomogło, gdybym po prostu przejął część zadań, część udostępnił ci swoich rozwiązań? Czy to by ci pomogło? Czy to dotyczy ciebie? Czy to wdrożenie tego dotyczy ciebie? Czy wdrożenie tego u konkurencji by ciebie dotyczyło wtedy bardziej? Teraz taki trochę skrajny przykład. No tak, więc mamy tutaj bardzo wprost już. I czwarta rzecz, dlaczego ja? Dlaczego warto o tym mówić? Oczywiście ja mogę tutaj opowiadać, z kim to nie współpracowałem. Może po prostu ci pokażę stronę lądowania. Na tej stronie lądowania z tym live'em, 5 chyba raz będę się tutaj powtarzał, obok jest w linku gdzieś zapis, możesz sobie wejść po prostu i się zapisać. Na samym dole masz stronkę lądowania. Na samym dole masz 120 milionów wyniku,
z kim współpracowałem, jakie wyniki miałem, to wszystko tu masz. I tak się buduje autorytet bezpośrednio. Oczywiście ja mogę mówić, słuchajcie, znam się na tym, robiłem to, znam się na tym. Jasne, mogę tak mówić, ale zupełnie inaczej będzie sytuacja, kiedy pokażę ci na przykład wynik na koncie, wejdę, pokażę ci i powiesz, o kuźwa, faktycznie znam go, znam tych ludzi, których on obsługuje, faktycznie to ma wszystko sens, dlatego że ja tego człowieka obserwuję już jakiegoś czasu, bądź ktoś mi o nim powiedział, więc na tej zasadzie. Dobra, i robisz taki materiał, tak jak ci teraz tutaj powiedziałem, powolutku już do końca zmierzamy, chociaż jesteśmy na początku tak naprawdę tej drogi, czyli my musimy tego klienta naszego nie tyle co przeciągnąć, ale wyedukować, to jest dobre słowo, tworząc przynajmniej 9 materiałów wideo w ramach społeczności, po to, żeby on inaczej spojrzał na przykład nasz webinar bądź na live, gdzie następnie na tym live'ie przeprowadzimy na przykład 2 godziny czystego kontentu, więc znowu będziemy go edukowali. Następnie zaproponujemy chętnym rozmowę telefoniczną, a następnie osobom, które odbędą tę rozmowę, zaproponujemy ofertę. Jeżeli będą spełniały warunki, to otrzymają propozycję na 1000, 2, 3, 5, 10 tysięcy pomocy na przykład. A następnie współpracujemy z tymi klientami, czyli mamy telefon, tutaj mamy pieniądze już weźmy i te osoby na końcu pomagamy im i po prostu generują one konkretne wyniki. Jak to wygląda z perspektywy, że tak powiem, wartości i danych, tak? W zależności od tego, jaką masz skalę i to jest sekwencja, która w pandemii wygenerowała mi tak naprawdę milion złotych w samej pandemii. I to jest coś, co ja powtarzam, dlatego między innymi współpracuję z osobami, które teraz znasz przy projektach, bo to, czego się nauczyłem przy pandemii, ale i tak już tam miałem około 800-900 webinarów już na liczniku przez te ostatnie 10-12 lat, jak same webinary tylko robię, po prostu przełożyłem wiedzę z pandemii, którą uzyskałem robiąc co tydzień te live'y, być może pamiętasz te live'y, do, krótko mówiąc, współpracy z Mateuszem, z Kamilą, z Jakubem, z innymi osobami, tak aby swoje umiejętności wyskalować u osób, które mają społeczności po 800 tysięcy osób. Jaki dało to efekt? Nie mogę ci zdradzić dokładnie, ale mogę tylko ci powiedzieć, że... Dobra, ogólnie tylko powiem, że stać mnie na wodę Fiji. Nie, że po prostu moje życie się zmieniło, no powiedzmy w ten sposób. Nie było złe, było bardzo dobre, teraz jest jeszcze lepsze. Jakkolwiek w Polsce to nie brzmi, że wiem, że w Polsce zaraz dostanę to takie gadanie. W Polsce to jak się mówi, że jest okropnie, to jest dobrze. Ale dlaczego ja mam mówić, kurwa mać, że jest źle, jak jest zajebiście. Kurwa, wszystko się uniósł, wszystko zajebiście spina. No. Dlatego mówię wprost, rób to co ja, bo jak chcesz mieć tak jak ja, to prawdopodobnie po wdrożeniu tego również będziesz miał. Powtórzmy jeszcze raz, przykładowo, wydajesz przykładowo dolar a day, czyli dolara dziennie, $9 razy 30 dni, razy 9 to jest 20, to jest $270, czyli w uproszczeniu mamy około tysiaka, załóżmy, tak, mamy tysiaka. I to jest coś, z czego nie liczysz na razie, bo to jest jakby podgrzewanie kompletnie obcych osób, żeby w ogóle one zaczęły pisać komentarze. To jest jakby oddzielny koszt, wliczamy sobie go gdzieś na końcu dopiero. Ale mamy w tej chwili dalszą treść, czyli mamy konkretne już liczby, czyli mamy na przykład dalszą kampanię ustawioną na Facebooku, na YouTubie załóżmy na reklamę, czyli teraz matematyka, konkretnie jak to wygląda. Wpłacasz przykładowo za kliknięcie płacisz 1 złotych za kliknięcie, to będzie prosta matematyka, nie musisz się bardzo skupiać, zaraz zobaczysz jak to wygląda. Złotówkę płacisz za kliknięcie w link, za wejście na landing page. Na landingu masz przykładowo 40-50% konwersji. Wiem, że to jest, wydaje się, dużo. Wydaje się, ale tak jest. Czyli wydając na przykład 10 tysięcy złotych, załóżmy, wydajesz załóżmy 10 tysięcy złotych, 10 tysięcy złotych masz 10 tysięcy wejść, 10k wejść, będę tutaj skrótami pisał, i 10 tysięcy wejść masz 40% konwersji, czyli masz 4000 leadów, 4000 osób chętnych przyjść na twojego live'a. Oczywiście to są osoby, które wcześniej widziały, również są już podgrzane, bo widziały, miały kontakt z tobą wcześniej, więc masz podwyższone konwersje, bo ciebie te osoby znają, mówią wprost. Następnie z 4000
wybacz tutaj, ale matematykę widzisz, tak? Możesz słyszeć, co ja tutaj mówię. 4000 osób przychodzi na live, 33%. Więc to też nie jest tak, że o, zapisało mi się 10 tysięcy osób na live, zapisało mi się 4000, przyjdzie do mnie na pewno Nie, przychodzi, wiele osób się zapisuje, niestety 33% średnio przychodzi, czyli masz 1320 osób na live. 1320 osób, które przychodzą do ciebie na live. 1320 osób. Z 1320 osób, jak poprowadzisz prezentację, dobrze, następnie pod koniec robisz ofertę, mówiąc sobie wprost, 1320 osób razy następnie między 8 a 30%. Weźmy sobie 18%, zapiszę się na rozmowę telefoniczną z tobą. Pozdrawiam Krzyśka Króla. Krzysiek, rozmawialiśmy z Krzyśkiem w 2015 roku. Nie wiem, czy Krzysiek, Krzysiu, nie obrazisz na mnie, jak powiem, że w jakimś tam sposób cię zainspirowałem do tego, bo w 2015 przy okazji kampanii na Robinsa poleciałem do Krzyśka Króla i wtedy być może pamiętasz, nagrałem dzień z życia Krzysztofa Króla, który był na Robinsie kilka razy i jako taka postać, która potwierdza działania do właśnie Robinsa, do kampanii Robinsa wtedy Krzysiek występował. Odpalił wtedy wyzwanie 90 dni i tym modelem od 2015 roku sprzedaje, jak widać, z dużym sukcesem cały czas właśnie wyzwanie, ten model. Więc jak, Krzysiu, będziesz to oglądał i możesz potwierdzić, jeżeli chcesz się podzielić danymi, to podziel się. Jak nie możesz się podzielić, to nic nie pisz wtedy. Czyli mamy 237 osób, sprzedajesz produkt za 5000 zł na przykład. Za 5000 zł. Uwaga, 237 osób chętnych porozmawiać z tobą telefonicznie. Jeżeli ty prowadzisz rozmowy, 237 osób, bardzo trudno jest przeprowadzić 237 rozmów, półgodzinnych, godzinnych rozmów, dowiedzieć się. Z 237 osób, jak nie masz call center, to musisz robić tak zwane kaucje. Tu już mówimy bardzo konkretnie, więc mówiąc jeszcze bardziej konkretnie, jesteś w stanie 237 osób zamknąć, jeżeli nie popełnisz błędów. Może inaczej, jeżeli wyedukujesz się ode mnie, co trzeba robić, mówiąc już bardzo precyzyjnie wprost, to zamkniesz z tego mniej więcej 60%. Twoi pracownicy, czy twoje call center jest w stanie zamknąć wynikowo między 5% a 20%. To są już handlowcy przeszkoleni. Ty 60% i więcej. Ty 60% i więcej, twoi handlowcy są w stanie więcej, ale jeżeli wynajmiesz studentów, którzy będą dzwonili bez skryptu ode mnie, albo bez skryptu od Krzyśka, albo bez dowolnej osoby, będziesz miał wynik bardziej ten dolny niż górny. A to jest cholernie ważne, bo 37 osób razy na przykład 10% skuteczności, a 20% skuteczności, to jest różnica między 10%, to jest albo 23 wpłaty, albo dwa razy więcej wpłat, 47 wpłat, czyli mamy 237, załóżmy, że ty obdzwaniasz i ty i tak nie jesteś jeszcze perfekcyjny, załóżmy więc, mówiąc szczerze, masz 30%, czyli masz 71 wpłat. Nie zrobisz tego, moim zdaniem, nie jesteś w stanie, bo same rozmowy telefoniczne by trwały pół życia, natomiast załóżmy, że sobie to rozciągnąłeś w czasie, te rozmowy skróciłeś, przyspieszyłeś tempa, więc troszeczkę tu wchodzimy już w abstrakcję. Prawda jest taka, że musisz mieć zespół, żeby to obdzwonić taką listę. 71 osób obdzwaniasz skutecznie, one wpłacają faktycznie, musisz mieć całą procedurę na to, żeby doprowadzić w ogóle do sytuacji, że osoba będzie chciała kupić coś od ciebie, więc to nie jest tak łatwo, jak się może wydawać, ale o czym my tutaj mówimy? 71 osób wpłaciło pieniądze po webinarze u ciebie. 71 osób, tak? Czy one wpłacają u ciebie na raty, czy wpłacają jednorazowo, troszeczkę taniej mają, to już jakby pozostawiam tobie. Ale my tu mówimy o 355 tysiącach złotych z jednego live'a. O 355 tysiącach złotych z jednego live'a. Powiesz, gówno prawda, Paweł, to jest jakieś oszustwo. Tak to nie działa. Co ci powiedzieć, no? I weź pod uwagę, że tych live'ów nie jest jeden, ale zazwyczaj 3-4. I masz odpowiedź, dlaczego mnie nie było przez ostatnie 2 lata w świecie marketingu internetowego. Dlatego, że wolę działać z osobami, które po prostu na live'ach mają po kilka tysięcy osób
bez jakiegoś pompowania i dociskania wielkich budżetów, które już na dzień dobry mają kilka tysięcy osób i które wiedzą, jak to robić, bo są profesjonalistami i które po prostu wdrażają skrypty i potem mamy fajne efekty. Więc tak to w skrócie wygląda. Powiem ci, że nawet jeżeli ten skrypt jest troszeczkę tutaj przesadzony, tak, i mówimy tutaj o pewnych abstrakcjach, wartościach abstrakcyjnych, typu, że 71 osób nie oddzwonisz, dlatego że jest po prostu to liczba... Nie wiem, czemu nie mogę tego skasować. Chciałem to... O dobra, skasować sobie. Czyli nawet jeżeli to jest zbyt duża wartość, 355, nie uda ci się takiego wyniku osiągnąć, to tak naprawdę masz kilka właśnie wyników, gdzie ja takie rzeczy robiłem u swoich klientów, nie powiem u których, gdzie sprzedawaliśmy produkty tańsze, produkty droższe niż 5000, sam marketing, samą klasę marketingową w klubie KP też robiliśmy, różne rzeczy w wielu branżach. Powiem ci tylko jedno, ja oczywiście jestem na prowizji, to nie jest 100% dla mnie, tam są też koszty, też handlowcom zapłacić, też trzeba ich przeszkolić, też trzeba poświęcić niestety trochę leadów, zanim te osoby się nauczą, ale powiem ci w skrócie, opłaca się. Opłaca się tak, że potem możesz praktycznie dowolne swoje marzenie spełnić i nie boisz się tego, że raty kredytu nawet potrojone, jakby Glapiński z tą swoją eskapadą, całą swoją ferajną próbowali okraść do zera ciebie i tak jesteś w stanie prawdopodobnie się na tyle obronić i zarobić taką kasę, że nie odczujesz różnicy, nawet jakbyś miał 3 albo 4 razy większe raty płacić. I teraz tak, oczywiście zachęcam cię do zbliżenia się do tego tematu. Tutaj będziemy mówili o tym więcej na naszych live'ach, webinarach. Ja o tym będę więcej mówił właśnie w tym projekcie, który również teraz przygotowuję. Będę chciał to rozpisać na procedury. Pytanie numer 1. Czy chciałbyś otrzymać taką procedurę krok po kroku? Krok po kroku, co ja tutaj robię ze szczegółami, tak żeby też nie łamać NDA-ów, bo pewnie sam się domyślisz. Co to jest NDA? NDA to jest ochrona po prostu danych przy współpracy. Pewnie się domyślasz, że jak my byśmy współpracowali jeden na jeden, to wolałbyś, żebym nie nagrywał filmu wideo, gdzie wchodzę na konto bankowe firmy naszej wspólnej albo twojej i mówię, zobacz, jaki mieliśmy wynik. Więc to jest NDA, po to to jest. Dlatego nie mogę aż tak wejść, ale... Mogę ogólnie powiedzieć, tak? Więc pytanie, czy chciałbyś, abym nie naruszając NDA-ów rozpisał ci to, co trzeba zrobić? Jeżeli tak, napisz tak oraz zapisz się na najbliższy live. To wszystko na dzisiaj i tym miłym akcentem żegnam się z tą serdecznie, a ja idę się pakować, dlatego że lecę jutro na Minorkę. Nie wiem, czy wiecie, ale jest taka wyspa na Balearach. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.